Umiłowani w Chrystusie Panu, kiedy podejmujemy rozważanie na temat świętego Józefa, nie możemy nie wspomnieć jeszcze jednej, bardzo pięknej cechy, jaką się odznaczał. To jego bezgraniczna wierność Panu Bogu we wszystkim. Święty Józef w litanii określany jest jako najwierniejszy. To prawda, jest wierny Bogu i Bożemu prawu, jest wierny Maryi, swojej małżonce i jest wierny Jezusowi. Józef był wierny w każdej okoliczności, w dzień i w nocy. Kiedy Bóg zażądał od niego w środku nocy, aby wziął dziecię i jego matkę i uciekał do Egiptu, on bez wahania wstał i udał się w daleką podróż. W jego życiu było tak wiele sytuacji, w których nie rozumiał, nie potrafił pojąć, a jednak wierzył mocno, że jeśli zaufa Bogu, jeśli zawierzy Mu do końca, mimo tych różnych wątpliwości, to przejdzie przez to wszystko zwycięsko, bo Pan Bóg wie lepiej, bo Pan Bóg poprowadzi go najlepszą drogą. Józef musiał uwierzyć, że dziecko Maryi jest dzieckiem Boga. Józef bez reszty zawierzył Bogu ich podróż do Betlejem, choć droga była długa i trudna, a oni nie mieli pieniędzy, by wykupić godne miejsce na Boże Narodzenie. Józef wierzył Bogu, że On pomoże. I choć pewnie zadawał sobie w sercu wiele pytań, dlaczego, po co, jaki to ma sens, i nie znajdował odpowiedzi, to jednak zawsze szedł za Bożym Słowem, trzymał się Bożego prawa, chciał wypełnić wolę Bożą do końca. Święty Józef jest przykładem prawdziwej wierności, jest sługą Boga najwierniejszym. Kochani, a czy dzisiaj możemy znaleźć takie przykłady wierności? Czy współczesny człowiek potrafi być wierny? Co to znaczy być wiernym Bogu we współczesnym świecie? Pewne młode małżeństwo bardzo długo starało się o dziecko, aż pewnego razu Pan Bóg obdarzył ich podwójnym szczęściem, bo pod sercem matki pojawiły się bliźniaki. Jednak po jakimś czasie to wielkie szczęście zamieniło się w jeszcze większą próbę wiary i wierności Jezusowi. Trzymając w ręku wynik ostatniego badania, lekarz ogłosił wyrok. Noszone w łonie dzieci są chore i złączone ze sobą brzuchami, zbyt słabe, aby mogły żyć, a jeżeli przeżyją, to urodzą się jako niepełnosprawne. Jedynym rozsądnym wyjściem z tej sytuacji będzie aborcja. Trzeba je usunąć. Proszę to przemyśleć i poddać się zabiegowi. Krótkie szczęście młodych małżonków zamieniło się w krzyż. To był dla nich prawdziwy dramat. Szczęście zamieniło się w rzewne łzy. Musieli podjąć decyzję, chyba najtrudniejszą z tych, jakie kiedykolwiek do tej pory podejmowali. Musieli zdecydować o życiu swoich poczętych dzieci. Lekarze widzieli tylko to jedno, według nich, najbardziej rozsądne rozwiązanie – aborcja. Trzeba te dzieci usunąć, nie ma się dłużej co nad tym zastanawiać. Ale oni przecież byli głęboko wierzącymi w Pana Boga ludźmi. Boże, co robić? Jak my mamy się w tej sytuacji zachować? Jak postąpić? Pytali, klęcząc przed wizerunkiem Chrystusa. I jednocześnie wiedzieli, że Bóg na te pytania
daje jedną odpowiedź. Znali przecież przykazania, a wśród nich to jedno – nie zabijaj. Wbrew sugestiom lekarzy postanowili, że nie dokonają aborcji. Niech Bóg sam zdecyduje. Oddali tę sprawę Matce Bożej i rozpoczęli odmawiać nowennę pompejańską. W sypialni zrobili niewielki ołtarzyk, przed którym dzień w dzień, mimo zmęczenia, czasem ostatkiem sił, ale ufni w moc Bożą, klękali i na kolanach, odmawiając cztery części różańca, przez 54 dni prosili w intencji swoich dzieci. Ci wierni małżonkowie wyprosili cud. W ostatnim dniu nowenny, kilka chwil po tym, jak wstali od modlitwy, zadzwonił telefon. Proszę niezwłocznie przyjechać do Warszawy. Musimy powtórzyć badania. To był lekarz, który nie mógł pojąć tego, co się stało. Wcześniejsze badania okazały się wadliwe. Dzisiaj dzieci skazane przez niego na śmierć mają już 6 lat. Są silne i zdrowe, biegają za piłką i dokuczają mamie w kuchni. A to wszystko dzięki wierności tych dwojgu młodych ludzi, którzy ufając bardziej Bogu niż człowiekowi, trwając przed Chrystusem na kolanach, wyprosili cud. Kochani, to jeden z przykładów wierności Panu Bogu. Wierność czasem wymaga również takich trudnych wyrzeczeń, bo być wiernym Bogu to przede wszystkim postępować według Jego nauki, wypełniać Jego wolę, przestrzegać Bożych przykazań. I być wiernym to zawsze stawać po stronie Chrystusa w każdej sytuacji i chwili swojego życia. Wiemy o tym. Chrystus ciągle o tym przypomina, ciągle uczy, tak jak wcześniej apostołów. Ale czy jesteśmy wierni? Zauważmy, jak często dzisiaj człowiek wierny przestaje już być idolem, bohaterem filmów i seriali. Przecież coraz mniej w nich przykładów wierności, chociażby tej małżeńskiej. A wiemy, jak tragiczne skutki powoduje brak takiej wierności. Dzisiaj wzorcem przestaje już być człowiek wierny, taki, który wymaga od siebie, żyje według ważnych zasad, szanuje swoją godność. A przecież wierność to coś ważnego, to cecha, dzięki której mogę wiele, która pomaga przetrwać. Bez wiernych ludzi nie byłoby dzisiaj wolnej ojczyzny. Ale gdzie podziały się te wzorce wierności? Kiedyś królowa Elżbieta przyznała order walijskiemu listonoszowi, który przez 40 lat służby nie opuścił ani jednego dnia pracy. To była wierność. W czasie wojny w Korei pewien człowiek przetrwał 8 dni zakopany w błocie, by nie wydać wrogowi swoich towarzyszy. To była wierność. W tamtym roku 16-letni Marcin został wyśmiany przez rówieśników, bo nie chciał przyjść w piątek na dyskotekę. To była wierność. Być chrześcijaninem to znaczy być wiernym, to znaczy być wiernym Bogu. Czy w moim życiu nie brakuje takiej wierności? Czy potrafię być wierny, kiedy Jezus wymaga? Prawdziwa wierność Panu Bogu to przede wszystkim trwanie w stanie łaski uświęcającej. Nie ma prawdziwej wiary w Boga, jeśli nie ma Go w sercu, jeśli nie ma Go we mnie. Muszę mieć wierne serce, które nie pozwoli, by miejsce Boga zajął w nim grzech. Być wiernym Bogu to pozostać wierny swojej żonie albo mężowi,
i pozwolić, by tak jak ziarno rzucone w ziemię, codziennie obumierało moje ja, mój egoizm, a w ich miejsce rozkwitał duch ofiary wobec tej mojej drugiej połówki. Być wiernym Bogu to dobrze wychowywać swoje dzieci, poświęcać im dużo czasu, wspólnie klękać do modlitwy, stawiać im wymagania, rozmawiać z nimi na temat wiary, tłumaczyć, że to są sprawy bardzo ważne, pomóc im rozwijać swoją wiarę. Być wiernym Bogu, to znaczy wymagać od siebie, nie pozwalać sobie na zbyt luźny styl swojego życia, bo to nie o to w nim chodzi. Bez ofiary, bez trudu, bez pracy nad sobą, bez wierności nic nie zyskam. Być wiernym przez szacunek do rodziców, nauczycieli w szkole, przez potępianie zła, przez świadectwo wiary swojego życia. To jest właśnie wierność. Kochani, chrześcijaństwo jest piękne, czasem trudne, ale piękne. Będąc prawdziwym chrześcijaninem, muszę pozostawać wiernym Panu Bogu. Niech w tym wszystkim umacnia nas przykład i wstawiennictwo świętego Józefa. Amen.